jest na tym samym poziomie jak do chwili obecnej. Czyli tutaj nic się nie zmienia. Nie jesteśmy w stanie wygenerować nowych i większych środków finansowych. Czekamy na odpowiedź. Nawet bez podpisanych kontraktów szpitale będą przyjmować pacjentów. Dotychczasowe umowy obowiązują do lutego. Światowa Organizacja Zdrowia zbada własną reakcję na pandemię świńskiej grypy. Nie od razu, dopiero jak pandemia ustąpi, zapowiedziała rzeczniczka WHO. Od kilku tygodni pojawiają się oskarżenia, że pod naciskiem firm farmaceutycznych WHO wyolbrzymiła niebezpieczeństwo.